Witam serdecznie, z tej strony Filip Zabłocki i witam Was w materiale, w którym pokażę Wam, jak szybko zwiększyć swoją rentowność reklam graficznych na Allegro, używając paru sztuczek. Opowiem również o błędach, także zapraszam do oglądania. Bardzo duża część z Was mówi, że reklamy graficzne mają niską rentowność. No i generalnie, że w większości przypadków z reklamy graficznej to nawet nie korzystacie. No i teraz pokażę Wam, dlaczego tak jest, dlaczego jest niska rentowność tych reklam graficznych oraz po prostu jak sobie z tym radzić, jak szybko podnieść jej rentowność. Ja zacznę od błędów, które się bardzo często powielają i szybko jesteś w stanie zweryfikować, czy one u Ciebie też występują. Także zacznę od 9 błędów. Pierwsza sprawa to jest link do jednej oraz dwóch ofert pod linkiem Twojej reklamy graficznej. Jeżeli na przykład masz link tylko do jednej oferty, czy tam do dwóch ofert, no to generalnie nie dajesz klientowi wyboru. No i generalnie, jeżeli nie dajesz klientowi wyboru, to jest niższa konwersja z zakupu z tego po prostu linku, bo jeżeli klient ma większy wybór i przychodzi do Twojej listy ofert po to, żeby zobaczyć tam interesujący go produkt jakby większej ilości wariantów, no to wtedy tam zostaje, wtedy dokonuje zakupu i wybiera sobie najbardziej precyzyjną dla niego ofertę. A jeżeli ma taką sytuację, że wchodzi do tego linku, jest w zasadzie jedna oferta lub dwie oferty, no to wraca z powrotem do tamtej listy ofert, bo tam ten wybór ma większy. I generalnie jak sobie z tym radzić? Możesz tworzyć zestawy, łącz swoje asortymenty produktów, żeby generalnie po tym linku była znacznie większa ilość ofert niż jest produktów po prostu w rzeczywistości. Możesz łączyć to w różne zestawy, warianty i generalnie kombinować swoim asortymentem tak, aby po prostu dać ten wybór klientowi. Możesz używać innych miniatur, również żeby to dawało alternatywny wybór również klientowi, możesz dawać różne ceny, także piłeczka po Twojej stronie, warto z tego korzystać. Druga sprawa, ogólne słowa kluczowe, takie jak MOP zamiast MOP obrotowy. Wyobraź sobie, że dajesz na przykład takie słówko jak MOP do Twojej reklamy graficznej i ktoś szuka MOPa płaskiego, a jeżeli płacisz za wyświetlenia, a nie za kliknięcia, no to jeżeli wyświetlasz się osobom, które już z gruntu nie są zainteresowani Twoim produktem, bo szukają czegoś innego i masz po prostu zbyt ogólne słowa kluczowe i docierasz do za dużej ilości klientów, no to generalnie wtedy ta rentowność tej reklamy graficznej jest w gorszym stanie. Bardziej polecamy dawać takie zawężone najpierw słowa kluczowe, jak na przykład MOP obrotowy z różnymi tam ewentualnie specyfikacjami. Po to najpierw dawać zawężone słowa kluczowe, żeby później otwierać się na wysokie wody, a może ten może słówko obrotowy wyłączyć, bo i tak będzie przynosił nam super rentowność. Tylko dlaczego najpierw robić z zawężonymi, a później z ogólnymi? No dlatego, że warto myśleć mądrze o swoich pieniądzach i zbyt szybko nie zamykać tej reklamy graficznej, bo na przykład okaże się bardzo mało rentowna. Druga sprawa to jest kilka słów wykluczających. Jeżeli na przykład ja to pokazywałem na webinarze, jak pracować z tym Excelem, żeby po prostu szybko sobie te słówka kluczowe dopisać, natomiast zbyt mała ilość słów kluczowych powoduje coś takiego jak? Powoduje coś takiego generalnie, że później jak macie raport słów kluczowych, no to jest bardzo duża ilość tych słów, które stanowią tak zwane koszty szmaty. To znaczy, że mają tam kosztów rzędu 70-80 groszy, no i generalnie nie zwracamy na to uwagi. Tylko co jeśli takich słówek jest na przykład, załóżmy, nie wiem, 100, 200, 1000 i tak dalej, i za pomocą paru słów można to usunąć. No to tak naprawdę za pomocą unikania takich kosztów szmat jesteś w stanie sobie zaoszczędzić no może 30%, może 40%, może nawet 50% całego budżetu, z tego względu, że po prostu nie będziecie mieć tam dziur w swoich reklamach graficznych, bo ja wiem, że tworzenie struktur reklam graficznych jest czasochłonne, a przynajmniej powinno być czasochłonne. Trzecia rzecz, reklamowanie ofert z różnych kategorii. Reklama graficzna szablonowa działa w ten sposób, że jeżeli reklamujemy jakieś oferty, załóżmy w szablonowej mamy tam dodane jakieś oferty, one są z różnych kategorii, to ta reklama graficzna pojawi się też w tych kategoriach. Także, żeby nie doprowadzić do tego, żeby było znowu za dużej ilości klientów się nasze reklamy nie wyświetlały, no to ograniczmy to i po prostu
Wydzielmy te produkty w konkretnej jednej kategorii, podkategorii, żeby się to nie mieszało ze sobą, żeby nie była zbyt duża ilość klientów, które ogląda nasze reklamy, a ostatecznie w nie nie wchodzi. Brak banerów, generalnie ułożonego zaufania do sprzedawcy w postaci tagów, w postaci zakładki sklep, w postaci informacji o sprzedawcy i tak dalej. Bo jeżeli na przykład klient wchodzi do Was na link do oferty, czy po prostu szpera po całym koncie, no to generalnie, jeżeli nie macie takich punktów styku u klienta, gdzie budujecie swoje wyróżniki, że warto kupić ten sam produkt u Was, a nie u konkurencji, i generalnie, jeżeli za pomocą samego konta nie zbieracie sobie zaufania do klienta, no to gorzej dla reklamy graficznej. Jeżeli nie odpowiadacie na komentarze negatywne, no to generalnie klienci nie mają takiej informacji, co się z nimi stanie, jeżeli będą niezadowoleni z zakupu, albo po prostu zwyczajnie chcą Was prześwietlić za pomocą właśnie opinii tych negatywnych. Więc jeżeli tam nie ma odpowiedzi, nie ma Waszego stanowiska lub robicie to tylko raz w tygodniu, no to dla tych ludzi, kiedy odpowiadacie w poniedziałek, jest wszystko ok, a dla tych z czwartku, no nie jest ok, tak? Więc generalnie tego pilnujcie, zadbajcie o zaufanie do tego konta. Kiedyś robiliśmy sobie takie zadanie, gdzie w zasadzie był ten sam produkt, ta sama reklama graficzna, to samo wszystko i tak dalej, tylko po prostu na konto było gołe, były same oferty, no i generalnie zwrot z inwestycji był 3 razy niższy na tym drugim koncie niż na tym pierwszym. Próba sprzedaży kompletnie niesprzedających się ofert sponsorowanych. To nie jest dobra droga, jeżeli chcecie rozwijać reklamę graficzną, bo jeżeli na przykład za pomocą ofert sponsorowanych ta reklama przyniesie korzyść, no to z dużym prawdopodobieństwem również w reklamie graficznej tą korzyść przyniesie. Natomiast zaczynając tak naprawdę od dołu, zaczynając od nierentownych ofert, no to generalnie większość pieniędzy prawdopodobnie przepalimy. Zaczynajmy od góry budować te struktury, czyli od tych ofert najlepiej sprzedających się lub od tych ofert po prostu, które mają najlepsze wyniki w Allegro Adsach, biorąc również pod uwagę ilość wydanego budżetu. Niestosowanie zabiegów copywriterskich w treści reklamy. Jeżeli na przykład klientowi się wyświetli w urządzeniu mobilnym na przykład taki blok tekstu, jeżeli ten tekst nie będzie interesujący, no to on tym palcem tam nie przewinie. Dlatego ważne jest, żeby po prostu ten tekst przyciągał uwagę. I czym ma przyciągać? No niewysoką jakością, nie 100 na 100 klientów jest zadowolonych i tak dalej, tylko po prostu jakimiś konkretnymi korzyściami, ale w tym Wam pomoże określenie swojej buyer persony danego produktu. Bo jeżeli sprzedajecie na przykład lampę piersiową, no to kto korzysta z lampy piersiowej? No ktoś, kto na przykład albo robi makijaż, ja tylko tak zakładam, albo ktoś, kto robi makijaż, albo ktoś, kto na przykład nagrywa na TikToka. No i jeżeli na przykład to się potwierdzi, że Twoja buyer persona tak wygląda, no to generalnie warto dawać im takie komunikaty, które ich do ich potrzeb po prostu zachęcą. Bo ważne, żeby w tej reklamie graficznej klient poznał coś więcej korzyści, zanim jeszcze wszedł w ofertę. Dlatego jeżeli umiesz klienta czymś takim przyciągnąć, no to super, nie olewaj tego elementu. I jeszcze może podpowiem, że bardzo na klientów działają liczby, statystyki, procenty i to, co jest po prostu w jakiś sposób mierzalne lub atencyjne, tak jak na przykład 80% mniej tłuszczu, tak? Kolejny błąd to logo ginące w tłumie. Powinniście sobie zrobić wersję białą i wersję z czarnym tłem, ponieważ załóżmy, ludzie mają motyw czarny często, albo ludzie mają motyw biały, więc jeżeli robicie logo z białym tłem, no to też może być to dobre dla ludzi, którzy mają ciemny motyw. No i generalnie warto sobie kombinować to wszystko, ale jeżeli na przykład nie macie loga, które również przyciąga uwagę, no to reklama graficzna, za jej skuteczność odpowiada bardzo wysoki CTR. Czyli generalnie, jeżeli macie wysoki CTR, jeżeli przyciągacie uwagę, no to wtedy w tym samym koszcie macie więcej kliknięć. A jeżeli w tym samym koszcie macie więcej kliknięć, to znaczy, że po prostu jest wyższa szansa sprzedaży w tym samym budżecie. Jeżeli przyciągacie super uwagę, no to również pamiętajmy o tym, że reklama graficzna bardzo pozytywnie wpływa na konwersję danych ofert, więc im więcej ilości wizyt, tym lepiej się może ta aukcja pozycjonować. Ostatnim błędem, na przykład ostatnim z tych błędów, które wymieniłem, bo ich jest bardzo dużo, typowanie bardzo dużej ilości ofert. Jeżeli na przykład będziecie mieć coś takiego, że wytypowaliście do szablonówki 20 ofert, 10 ofert, czy coś w tym stylu, no to będzie taka sytuacja, że tak naprawdę bardzo ciężko będzie Wam określić, którą ofertę jak poprawić, gdzie inwestować swoje pieniądze. Bo jeżeli wejdziecie sobie w statystyki, załóżmy statystyki, graficzne, reklamy i dalej, elementy reklamy, to będziecie mogli zobaczyć w reklamie graficznej, która oferta, jaki CTR ma, jaką ma skuteczność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziecie mieć naprawdę miks tych ofert, no to bardzo ciężko będzie to można zoptymalizować i postawić wysokie budżety tam, gdzie jest to super rentowne. I podam Ci 3 szybkie sposoby na to, jak poprawić tą reklamę graficzną szablonową lub banerową.
Przede wszystkim to jest optymalizacja miniatur, żeby zgarniały wyższe CTR lub optymalizacja listingu. Jeżeli dodacie strefę okazji, jeżeli zmienicie miniaturę, jeżeli popracujecie nad po prostu tymi ofertami, żeby bardziej przyciągały uwagę, bo jak możesz zobaczyć w elementach reklamy, to te oferty zbierają największy stopień CTR. Jeżeli na przykład twoja oferta zbiera 0,09 tego CTR-a, a druga oferta zbiera 0,3 tego CTR-a, no to możesz zobaczyć, że za pomocą miniatury te wyniki rosną trzykrotnie, więc warto pracować naprawdę cały czas nad tymi ofertami. Reklama to jest reklama, ale dalej ludzi przekonują oferty, więc pracuj nad CTR-em, a zwiększysz po prostu szybko swoje wyniki. Jeżeli dopracowałeś tę reklamę dodałeś dużo słów wykluczających, precyzyjne słowa kluczowe, poprawiłeś logo, tekst, oferty itd., to zwiększ częstotliwość tej reklamy, nie tylko za pomocą stawek CPM. Możesz, jeżeli ta reklama jest rentowna, to mocno podnieść te stawki CPM, natomiast jeżeli na przykład już podnosisz te stawki i tam jest no naprawdę grubo, no to kliknij duplikuj reklamę, bo klient patrzy na listę ofert i wyświetla mu się tam parę reklam graficznych. No jeżeli na przykład ty wyświetlisz reklamę tylko raz, to do tego klienta strzeli się tylko raz. A warto by było, żeby do tego klienta strzeliła się ta reklama. Raz, drugi, trzeci. Więc zduplikuj te reklamy, wyświetlaj się częściej, jeżeli ona jest rentowna, a zobaczysz naprawdę wyniki. I kolejna rzecz, jeżeli byłeś na moim webinarze, no to wiesz, o co chodzi, natomiast jeżeli nie byłeś, no to mogę ci po grupce stracić trzeci sposób. Jeżeli w tym pliku Excela, czyli słowa kluczowe, zobaczysz coś takiego, takie słówko kluczowe, które szczególnie się wyróżnia wysokim budżetem oraz generalnie wysokim zwrotem z inwestycji. To zduplikuj tę reklamę, daj tam tylko to słówko, wyklucz inne pozostałe, gdzie ludzie mogą znaleźć tą reklamę graficzną, zawęź ją maksymalnie, postaw tylko na to słowo i totalnie zwiększaj CPM i zwiększaj trafność przekazu tej reklamy za pomocą logotypu, za pomocą tekstu, bo jeżeli to działa, no to znaczy, że można zwiększyć jej częstotliwość, można to słowo wyróżnić z tłumu i na to postawić pieniądze i to się naprawdę mocno zwróci. Także jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do zadawania w komentarzach, a tymczasem zapraszam na grupę Allegro na Strydach lub jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami, no to również na stronę sellify.pl. Dane będą oczywiście w komentarzu. Dajcie znać, jaki film byście chcieli, o jakim zagadnieniu, to wszystko wam wytłumaczę, a tymczasem pozdrawiam, cześć! No i oczywiście jest sklep Marketplace na Strydach, gdzie omawiam znacznie więcej rzeczy. Pozdrawiam.